Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat. Niby proste, a naprawdę można się nieźle pomylić i nieźle popłynąć. 5 może równać się 6, albo 5 może równać się 0. Obejrzyj ten film i dowiedz się, jak uniknąć kosztownej wtopy przy sprzedaży mieszkania, albo jak nie zmarnować ogromnej ilości czasu, zupełnie bez sensu. Pomylisz się w niby prostym rachunku i zapłacisz ogromny podatek, a ja pomogę ci tego uniknąć. Ja nazywam się Darek i znam się na mieszkaniach. Kupuję je szybko i za gotówkę. Zobacz w opisie filmu, w jaki sposób mogę kupić mieszkanie od ciebie, a na tym kanale dzielę się wiedzą właśnie po to, żebyś nigdy nie popełnił kosztownego błędu. Dlatego subskrybuj ten kanał właśnie teraz. Naprawdę 5 może równać się 6 albo 5 może równać się 0. Urząd Skarbowy za nic ma zasady normalnej matematyki. Pewnie wiesz, że sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat może wiązać się z zapłatą podatku. No ale o tym podatku to będzie pod koniec filmu, a teraz skupię się na tym, jak prawidłowo policzyć ten okres 5 lat. Zobaczmy to na osi czasu, żeby wyjaśnić to jak najbardziej obrazowo. Załóżmy, że kupiłem mieszkanie 2 stycznia 2020 roku. No i zobaczmy, jak sobie mija czas. Pierwszy rok, drugi rok, trzeci rok, czwarty rok, piąty rok. Czy będę mógł sprzedać mieszkanie bez podatku 2 stycznia 2025 roku? Jak myślisz, minęło 5 lat według Urzędu Skarbowego? Skomentuj ten film właśnie teraz. A jeżeli podoba ci się to, co dotąd zobaczyłeś, czy zobaczyłaś, to proszę subskrybuj mój kanał i polub ten film właśnie teraz. To bardzo, ale to bardzo pomoże mi docierać z wiedzą o nieruchomościach do nowych osób. Dobra, no to wracamy do osi czasu. Na chłopski rozum 5 lat jak najbardziej minęło. Nawet jest tutaj 5 kreseczek je symbolizujących. No, ale niestety nie jest tak prosto. Ustawa zwalniająca nas z podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania mówi o 5 latach podatkowych. A rok podatkowy to taki wynalazek, który po pierwsze musi być pełny, no i rozpoczyna się kolejnego roku po dacie sprzedaży. Czyli w tym przypadku od 2 stycznia 2020 roku do końca 2020 roku mija ten niepełny rok i zaczynamy liczyć dopiero tutaj. Czyli od stycznia 2021 do 2022 mija pierwszy rok podatkowy, potem mija drugi rok podatkowy, potem trzeci, potem czwarty i dopiero piąty rok podatkowy mija tutaj 1 stycznia 2026 roku. Czyli o sprzedaży mieszkania bez podatku będzie można myśleć dopiero tutaj. No i co? Jak z tego morał? 5 lat podatkowych zaznaczonych na zielono, no i jeden pechowy, niepełny rok, który tutaj zaznaczam na czerwono. I w wyjątkowo pechowej sytuacji mieszkanie bez podatku będzie można sprzedać dopiero po 6 latach, jeżeli kupiło się to mieszkanie na początku roku. No dobra, ale jak zrobić takie cudo, żeby tych 5 lat tak naprawdę równało się 0? Ta specyficzna sytuacja będzie dotyczyła mieszkania odziedziczonego. Wróćmy do osi czasu. Na fioletowo znowu zaznaczam 2 stycznia 2020 roku i to będzie data, kiedy nabyłem spadek po tajemniczym wujku milionerze, który zostawił mi w spadku właśnie mieszkanie czy nieruchomość. Jeszcze nie tak dawno temu należałoby ten czas liczyć tak samo jak w poprzedniej sytuacji. Tutaj robię kreski, czyli 5 pełnych lat podatkowych i jeden ten pechowy, niepełny rok i sytuacja by wyglądała dokładnie tak samo. Ale na szczęście mogę to cofnąć już, bo od 1 stycznia 2019 roku 5 pełnych lat podatkowych liczy się od daty wybudowania bądź zakupu nieruchomości przez spadkodawcę. W tym przypadku załóżmy, że wujek kupił mieszkanie w roku 2000. No to jak policzymy czas bez podatku, czyli rok 2000 jako ten pierwszy niepełny i potem 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 mija,
i w 2006 już można sprzedawać bez podatku. Mamy 2 stycznia 2020 roku, to oznacza, że swoje mieszkanie w spadku mogę sprzedawać praktycznie od razu, bez żadnej przerwy. W ten sposób 5 lat równa się 0. Jaki podatek musisz zapłacić, jeśli jednak nie dochowasz tych terminów, o których mówiłem? Mówię o tym w kolejnych filmach, które właśnie teraz pojawiły się na ekranie, więc kliknij w jeden z nich koniecznie, właśnie teraz. To jest wiedza, której naprawdę potrzebujesz. Kto oparłby się kliknięciu? Ja na pewno nie.